Akademia. Aktywnego. Seniora. Wolontariusza. Fundacja Aktywny Senior z siedzibą we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 skupia się na aktywizacji, na szeroko rozumianej aktywizacji osób starszych, która sprowadza się przede wszystkim do edukacji. Po edukacji możliwość wykorzystania swoich umiejętności czy swoich kompetencji w wolontariacie. Dla seniora wolontariat to jest możliwość zaangażowania się w działania społeczne, w działania poza domem, do tego, żeby móc być czynnym, móc być jeszcze pożytecznym. Wolontariusze seniorzy to są osoby z ogromnym bagażem doświadczeń, i to zarówno zawodowych, jak i po prostu życiowych. I oni są niesamowici, bo na przykład pani, która była księgową, właśnie pomagała nam wtedy jako wolontariuszka rozliczać 1%. Teraz się okazuje, że mamy już kolejne dwie panie, które są bardzo chętne i się włączą w akcję. Senior wolontariusz to osoba, która przychodzi z kolejnymi pomysłami, inicjuje różnego rodzaju działania, dlatego że do tej pory powszechnie uważa się, że senior wolontariusz to może być taka osoba, która tylko i wyłącznie pomaga osobom chorym. Nic bardziej błędnego. Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza to ma być akademia, w której oni zarówno ćwiczą swój umysł, ćwiczą swoje zdolności umysłowe, pamięciowe, jak i właśnie wykorzystują możliwości, które daje jeszcze im, powiedzmy, fizycznie, prawda, ciało. Zajęcia, jakie zaplanowaliśmy w ramach tego projektu, są zajęcia dotyczące nauki podstawowej komputera. Nauka języka angielskiego, nauka języka niemieckiego, nauka języka migowego, zajęcia z Nordic Walking, zajęcia aquaerobiku, zajęcia animacyjne oraz zajęcia dotyczące promocji zdrowia i ekologii. Biebrem nie bardzo, bo jak się obrócę, to mi wioska biebrem. Dajcie ja na akwa, proszę, dajcie się zerknąć na Bardzo dobrze są zajęcia komputerowe prowadzone. Owszem, wszystkie mamy coś do działania, do czynienia z komputerami, ale tutaj od podstaw poznajemy krok po kroku i rozszerzamy tę wiedzę. Bardzo są pomocne te zajęcia. Chodzimy po Kozanowie, naprawdę bardzo fajnie, wyczerpujące, męczymy się, czyli daje nam to efekt fizyczny, zadowolenie. Nie myślimy tylko o tym, że nas coś boli, tylko aha, jutro muszę pięknie wyglądać, bo lecę na niemiecki i będziemy wyginać ciało śmiało. To tak na gimnastyce. To panie seniorki wolontariuszki skupione przy Fundacji Aktywny Senior wpadły na pomysł, aby jednak wyeksponować tą fantastyczną, dojrzałą twarz osoby senioralnej. Takim miejscem, gdzie można było to przedstawić, właśnie był między innymi kalendarz oraz wystawa, którą zorganizowaliśmy w ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza. Chodzi o to, żeby nasi seniorzy, wolontariusze mieli też poczucie, że nie myślą tylko o chorobach, mimo że je mają, ale właśnie, żeby też pokazywali może swojemu środowisku, że osoby starsze również świetnie sobie radzą w trakcie zajęć Nordic Walking, w trakcie akwaerobiku, w trakcie właśnie gimnastyki. Wolontariusz przede wszystkim jest człowiekiem radosnym. Bardzo chce innym pomagać. To gdzieś się tutaj zaszczepia w tym działaniu. Jedna o drugiej się uczymy, że niesienie pomocy innym daje dużo radości, satysfakcji. Tutaj jest szansa wyjścia do ludzi, odzyskania tej aktywności społecznej, że tak powiem, no i uwierzenia przede wszystkim w siebie. Czuję się młodo, czuję się może i spełniona w pewnym sensie, ale i taka duchowo spełniona fizycznie
i jedno zadowolenie, że mogę przebywać między ludźmi, że nie siedzę w domu, nie oczekuję, nie mam depresji. Dlatego, że tu jestem, zmienił mi się świat, dlatego, że nie siedziałam w domu i nie czekałam, co by tam wymyślić na obiad, czy którąś tam szufladkę sprzątnąć, tylko teraz jestem, bardzo dużo czasu dla siebie poświęcam. Ćwicz umysł i ciało, by lat ubywało. Proszę nam wierzyć, że te osoby, które się będą angażowały do współpracy z nami, a przede wszystkim do wolontariatu generalnego, bardzo szybko zrozumieją sens i głębię tego hasła. Ćwicz umysł i ciało, by lat ubywało. Ura!